Tak gwiazdy prezentowały się na inauguracji LGBT Plus Film Festival. Obecność Anny Grodzkiej była zaskoczeniem. 14 kwietnia w warszawskiej Kinotece odbyła się uroczysta inauguracja 14. edycji LGBT Plus Film Festival. Na ściance zaprezentowało się wiele osób należących do społeczności LGBT+, ale także sojusznicy osób należących do wszelkich grup społecznych będących w mniejszości. Zobaczcie, kto pojawił się na inauguracji festiwalu i jakie stylizacje królowały na czerwonym dywanie. 14 kwietnia rozpoczęła w Warszawie 14. edycja festiwalu filmów LGBT+. Przez kilka dni trwania festiwalu widzowie będą mieli okazję zobaczyć ponad 100 filmów w kinach w aż 9 polskich miastach, ale także online. 14. LGBT Plus Film Festival Poland 2023 wystartował. Poza projekcjami filmów organizatorzy festiwalu każdego wieczora zapraszają na scenę artystyczną, na której odbywają się imprezy towarzyszące, takie jak m.in. burleska, pokazy queerowych projektantów, sety DJ-skie, comedy impro i dancing międzypokoleniowy. Stołeczna odsłona LGBT Plus Film Festival odbywa się w tym roku po raz pierwszy pod patronatem prezydenta m.st. Warszawy Rafała Trzaskowskiego. Patronem sceny artystycznej oraz oficjalnym klubem 14. edycji LGBT Plus Film Festival jest warszawska Brasserie Club La Pause. Same wydarzenia odbędą się w Kinotece. Wstęp na wszystkie jest darmowy. Przygotowujemy spektakularne imprezy, tworzone przez osoby uznane w swoich dziedzinach, gwarantujące najwyższy poziom artystyczny. Będzie to bezpieczna przestrzeń queerowej ekspresji, bogate w muzykę celebracje, okazja zobaczenia niezwykłych stylizacji i unikatowego tańca, a wszystko w atmosferze bliskości i akceptacji, zrodzonej z wrażliwości oraz szacunku do różnorodności. Scena performance, drag, burleska, ballroom, comedy impro oraz muzyka, sety DJ-skie i koncerty zapraszają organizatorzy festiwalu. W programie tegorocznego LGBT Plus Film Festival znalazła się rekordowa liczba ponad 100 produkcji, m.in. nominowany w Cannes do nagrody Queer Palm męski thriller, Gorące dni, Emina Alpera i operującą estetyką delikatności, Turkusowa suknia, tunezyjskiej reżyserki Mariam Touzani. Festiwal otworzy film Sekret nocy letniej, debiut komediowy reżyserki Louise de Filippis. Filmem zamknięcia będzie natomiast nominowany do nagrody Queer Lion na festiwalu w Wenecji, Eismayer, Davida Wagnera. Nie zabraknie również polskich akcentów, Boilske, Bogny Kowalczyk, nagrodzony na festiwalach w Krakowie, Koszalinie i Toronto oraz Silent Love. W reżyserii Marka Kozakiewicza, nominowanego do polskich nagród filmowych Orły oraz krótkometrażowy Blue Hour, który miał szansę wystartować w wyścigu do tegorocznych Oscarów, czytamy na stronie cinema.pl. Gwiazdy na inauguracji Film Festiwalu LGBT+. 14 kwietnia na warszawskiej inauguracji festiwalu pojawiło się wielu przedstawicieli społeczności LGBT+, ale nie tylko. Na czerwonym dywanie pojawili się m.in. Tomasz Ciachorowski, Robert Biedroń, Ewa Skibińska, Mariusz Kozak, znany z programu Gogglebox. Przed telewizorem Maja Staśko, Ramona Rej, Marianna Schreiber, a także od dawna nie widziała na salonach, była posłanka Anna Grodzka.
Pierwszą transpłciową posłanka w historii polskiego parlamentaryzmu jakiś czas temu wycofała się z polityki i przestrzeni publicznej z uwagi na problemy zdrowotne. Teraz postanowiła jednak zrobić wyjątek i pojawiła się na publicznym wydarzeniu. Widać było jednak, że musi poruszać się o lasce. Zobaczcie w naszej galerii poniżej, jak gwiazdy prezentowały się na ściance. Niektóre osoby postawiły tego wieczora na wyszukane stylizacje.